Vitam, vitam! We have Challenge Festival for the first time, um, and we have five new three stars heroes. In this video, I will talk about two support heroes, Phenicus and Guardian Lemur. Let's start with our big pink bird, Phenicus. Phenicus is Fire Faction Monk so if you will give him emblems he'll be able to resist negative effects he's a part of wonderland uh, family so this gives him a bonus um, from two up to five heroes he have plus two percent up to plus 12 percent mana generation and from plus five percent up to plus 20% critical chance um, so nice bonus and he can be paired with shrubber mana bonus from family Fenicus skill and shrubber emblems will speed up a bear from 12 to 8.4 tiles Fenicus have 446 on attack 521 on defense and 815 on HP. If you want to emblem him, just focus on defense and HP. Mana speed is fast, so he needs 8 tiles to go off, and his valuable contribution gives all allies except the caster plus 50% attack for 3 turns. And all allies except the caster get plus 24% mana generation for three turns. I really don't know why they made him this way. I would like to have those buffs on all allies, but it is what it is. Mana generation buff is nice, but same buff. Um can be cast uh, with Bauchan or, uh, Friar Tuck. Um, especially costume Friar Tuck. Um, I know they're not fast; they're average. Um, and attack buff is pretty sweet. We have three heroes that can give such high attack buff. Two are slow. Costume Umar with plus plus forty eight percent and Costume Kailani with plus 50% and one is average um, and it's Brienne. Uh, we have Cornell who is ready with 6 styles but buffs only 3 heroes so Fenicus is fastest with such high attack buff On buff tournaments he gives a plus ninety percent attack, but unfortunately, only on four heroes. Still, he can be useful there, but I don't see him in any other mode. But of course, you can build team around him and make this team work. Uh, for me, he's cool to have, but nothing crazy. Um, if you have other buffers he wouldn't be my top priority and last on my list is guardian lemur guardian lemur is ice faction warrior this is pretty strong class because he can revive and correct me if i'm wrong but i think he's first three stars healer in warrior class uh, he's a part of guardian family so this give him a bonus uh, from 2 up to 5 heroes he have plus 5% up to plus 20% defense and plus 4% up to plus 13% healing. Um, so it's a bit passive bonus but I'll take it. In 3 stars tournaments he can be paired with Guardian Bat he have 455 on attack 491 on defense and 853 on hp um, if you want to give him emblems you should focus only on defense and hp mana speed is average so he need 10 tiles to go off and his guardian armor recovers 32% health for all allies and all allies get plus 94% defense against nature for four turns okay so 32% hp it's standard for three stars healers and defense against nature uh, i don't know um, there are few green dispellers uh, on tournaments with no nature faction he'll be a bit useless. Uh, but of course if you don't have any other three stars blue healer, he might work for you. On Bloody Battle, he he's useless. He's healer, so he will do nothing. On Rush you can't speed him up to six tiles, so I would take different healers and on buff booster he gives only plus 20% attack um, i know that he likes to move it move it he likes to move it move it but for me he could stop for a second and do something more overall he's just healer nothing crazy but might be useful and best thing about him is his warrior class he can revive and heal all allies. So, let me know what you think about them. If you like this video, please hit like button, and if you don't want to miss next reviews and test drives, remember to subscribe. Good luck with your summons, and see you next time. Witam w polskiej wersji. Po raz pierwszy mamy festiwal wyzwań i dostaliśmy pięć nowych trzygwiazdkowych postaci. W tym filmie opowiem troszkę o dwóch bohaterach wspierających Fenicjuszu i Lemurze. Zacznijmy od naszego wielkiego różowego ptaka Fenicjusza. Fenicjusz jest mnichem frakcji ognia, więc jeśli dacie mu talenty będzie w stanie oprzeć się negatywnym efektom. Jest częścią rodziny z Krainy Czarów i to daje mu bonus. Od 2 do 5 bohaterów zyskuje od 2% do plus 12% generowania many i od 5% do 20% szans na trafienie krytyczne. Więc są to bardzo fajne bonusy. No i tu może być sparowany w turniejach z Niedźwiedzicą. Te plus 2% z bonusu rodziny, 24% z bonusu ze skilla Fenicusa, Fenicjusza i 4% z talentów Niedźwiedzia um, przyspieszy Niedźwiedzicę do 8,4 klocka z bazowych 12. Fenicjusz, e, chociaż niech będzie Flamingo, Flamingo ma 446 ataków, 521 obrony i 815 punktów życia. Jeśli chcecie dać mu talenty, powinniście skupić się totalnie na obronie i punktach życia. Szybkość many jest szybka, więc potrzebuje 8 klocków, żeby się odpalić, a jego cenny udział um, daje wszystkim sojusznikom. Poza rzucającym czar, czyli poza naszym flamingo, plus 50% do ataku przez 3 tury. Wszyscy sojusznicy poza flamingo otrzymują plus 24% regeneracji many przez 3 tury. Nie do końca jestem w stanie zrozumieć, dlaczego go zrobili w ten sposób. Um, ja bym chciał, żeby te buffy były totalnie na wszystkich, też na nim. Natomiast no jest jak jest. Nie uważam, że gdyby one były też na nim, to on byłby jakiś super przepakowany, ale byłby trochę lepszy. Um, ten bonus do regeneracji many jest fajny. Natomiast taki sam bonus może rzucić Bauchan czy um, brat tak, szczególnie ten kostiumowy i ten bonus będzie na wszystkich sojusznikach. OK, oni są średnio i many, um, a flamingo jest szybki, to jest cała różnica. Um, podbicie ataku jest bardzo fajne. Mamy trzech bohaterów, którzy są w stanie tak mocno podbić atak, natomiast dwóch jest wolnych. To jest kostiumowy Ulmer, który podbija o 48%, i kostiumowa Kailani, która podbija o 50%. Natomiast różnica jest taka, że oni robią to na wszystkich. Um, jest jeden średni taki bohater i jest to Brien. Um, i jej buff może być nawet dużo wyższy bo to jest plus 45% i wzrost o 20% przy każdym trafieniu um, i jest też y, bohater, który jest dużo szybszy od y, Flamingo, jest to Cornel Cornel ładuje się po 6 klockach, natomiast podbija a, tylko 3 postacie natomiast też ten bonus jest wyższy, bo 45% i Kolejne 20% za każde trafienie. Natomiast jeśli chodzi o podbicie czterech bohaterów, to Flamingo jest zdecydowanie najszybszy. Może dlatego, że jest jedyny. Um, jeśli chodzi o turnieje podbitych ulepszeń, tam będzie dawał plus 90% ataku. Niestety tylko czterem bohaterom, bo sobie nie da. Natomiast nadal może być tam użyteczny, a z drugiej strony też nie do końca go widzę w innych trybach. Oczywiście, można zbudować drużynę wokół niego i sprawić, żeby ta drużyna działała. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to uważam, że no, ok, jest spoko, natomiast nic wyjątkowego. Jeśli macie innych e, bohaterów, którzy są w stanie podbić atak, to zdecydowanie Flamingo. Nie byłby moim priorytetem. I ostatni na mojej liście jest Lemur Strażnik. Lemur Strażnik jest wojownikiem frakcji Lodu. To jest dosyć silna klasa. Kto wie, może jedna nawet z najsilniejszych, ponieważ jest w stanie wrócić do gry z jednym punktem życia po tym, jak zginie. I poprawcie mnie, jeśli się mylę, natomiast wydaje mi się, że to jest e, pierwszy trzygwiazdkowy medyk, fra, e, właśnie klasy wojownika. Jest częścią rodziny strażników i to daje mu bonus od 2 do 5 bohaterów. Ma plus 5% do plus 20% obrony i plus 4% do plus 13% uzdrowienia. A, więc jest to dosyć pasywny e, bonus. Natomiast biorę to. A, jeśli chodzi o trzy gwiazdkowe turnieje, no to tam można go spokojnie parować z e, nietoperzem strażnikiem. Lemur ma 455 ataku, 491 obrony i 853 punkty życia. A, jeśli chcecie mu dać talenty, no to zdecydowanie tu. Skupcie się tylko na obronie i punktach życia, ataku u niego nie jest istotny. Szybkość many jest średnia, więc potrzebuje 10 klocków, żeby się odpalić, a jego pancerz strażnika regeneruje 32% zdrowia wszystkich sojuszników i wszyscy sojusznicy otrzymują plus 94% do obrony przeciwko naturze przez 4 tury. No, i okej, okay, te 32% punktów życia to jest taki typowy standard, jeśli chodzi o trzygwiazdkowych medyków. Natomiast ta obrona przeciwko naturze sam nie wiem, co o tym myśleć. Ile postaci atakujących spotykamy zielonych w turniejach? Okej, okay, mamy Norila, no to mógłby go trochę blokować. Natomiast no, mamy też postacie. Wśród zielonych, które dezaktywują. I to może być problem. Na turniejach, w których nie ma bohaterów natury, a będzie trochę bezużyteczny, wziąłbym innego medyka. Um, oczywiście, jeśli nie macie um, innego trzygwiazdkowego medyka w Kolorze Niebieskim, no to może być w takich turniejach też użyteczny. Jeśli chodzi o krwawą miatkę, tam nie ma po co go brać, właściwie nie zrobi nic, no bo nie uleczy, a ta obrona na naturę też aż tak dużo nie zrobi. Jeśli chodzi o szturmy, nie da się go przyspieszyć do sześciu klocków, więc tam brałbym innych medyków. E, mamy do wyboru przynajmniej trzech, jeśli nie czterech, których można odpalić po sześciu klockach, a nie siedmiu. I jeśli chodzi o podbite ulepszenia, no, tamto jego podbicie da zaledwie 20% ataku. I ja wiem, że on wygina śmiało ciało, wygina śmiało ciało. Natomiast jak dla mnie mógłby przestać na chwilę się gibać i zrobić coś więcej. Podsumowując, jest po prostu medykiem. Nic szalonego, może być użyteczny, um... A najlepsza rzecz, której, o, którą o nim można powiedzieć, to to, że ma klasę wojownika. E, może wrócić do gry z jednym punktem życia i uzdrowić siebie i innych sojuszników. Dajcie znać, co myślicie o tych postaciach. E, z chęcią dam się przekonać, jeśli macie odmienne zdanie, e, do tego, że warto w nie zainwestować. E, jeśli podobał Wam się ten film. Dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych um, recenzji um, i testów, pamiętajcie subskrybować. Powodzenia w waszych losowaniach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.